Lubicie Harry'ego Pottera? Świat stworzony przez J.K. Rowling nie jest wam obcy? Jeśli na oba pytania odpowiedzieliście pozytywnie, to zapraszamy serdecznie na odsłuchanie rankingu 10 najpotężniejszych czarodziejów w całym uniwersum. Miejsce 10. Remus Lupin. Obszarpany strój i zmęczona twarz, nie dajcie się zwieść pozorom. Lupin być może nie przykładał zbyt dużej wagi do tego, jak wyglądał, ale jego zasług i umiejętności nie sposób przemilczeć. To właśnie młody Remus wraz z Jamesem, Siriusem oraz Peterem sporządził mapę Hunsfotów i to właśnie on nauczył Harry'ego zaklęcia Patronusa, co jak wszyscy dobrze wiemy, miało ogromne znaczenie dla całej serii. Zresztą, nie będzie chyba dużym nadużyciem stwierdzenie, że to właśnie Lupin był najlepszym nauczycielem obrony przed czarną magią spośród wszystkich, którzy pojawili się w Hogwarcie w serii. Był niezwykle zaufanym człowiekiem Dumbledora, członkiem Zakonu Feniksa i brał udział w wielu ważnych bitwach. Remus walczył m.in. w Departamencie Tajemnic, pojawił się także na scenie podczas wydarzeń na Wieży Astronomicznej. Nie mogło go również zabraknąć podczas bitwy o Hogwart, gdzie ostatecznie poniósł śmierć z ręki Antonina Dołohowa. Można przypuszczać, że mocą i umiejętnościami był równy z Siriusem czy Jamesem. Zapytacie więc, dlaczego to on znalazł się na 10. miejscu? Cóż, w tym akurat przypadku decydującą rolę odegrały prywatne sympatie. Miejsce 9. Antonin Dołohow. Gdybyście musieli wymienić dwóch, no powiedzmy trzech, najbardziej zaufanych ludzi Voldemorta, to czy znalazłoby się w tym gronie miejsce dla Dołohowa? Pewnie, że tak. Bez dwóch zdań był to jeden z najgroźniejszych i najbardziej oddanych sług Czarnego Pana. Mordowanie przychodziło mu z łatwością, podobnie jak torturowanie innych ludzi, co było jedną z jego specjalności. Osobistą zadrę Dołohow odcisnął na rodzinie Wesleyów, bo możecie tego nie pamiętać. Ale to właśnie on zabił braci Molly, Fabiana i Gideona. Jak potężnym czarodziejem był Dołohow, najlepiej świadczy fakt, że zdołał ranić samego Alastora Moody'ego, co prawda wtedy już na emeryturze, ale jednak i zabił Remusa Lupina podczas decydującej bitwy w Hogwarcie. Nigdy nie wyrzekł się Voldemorta, podobnie jak swojej obsesji na punkcie czystej krwi. Nie zdołał go złamać nawet pobyt w Azkabanie, ale i na niego znalazł się sposób. Antonin Dołohow zginął z ręki Filiusa Flitwicka, małego wzrostem, ale wielkiego mocą nauczyciela zaklęć. Miejsce 8. Harry Potter. Okej, wielu z was pewnie teraz popuka się po głowach i zapyta, hola hola, jak to? Harry Potter dopiero na 8. miejscu, serio? Od razu więc uprzedzę, że bardzo cenię umiejętności Harry'ego, jego liczne talenty i zdolność do wychodzenia cało z tarapatów, ale jakoś nie mogę się oprzeć wrażeniu, że w wielu przypadkach mógł on liczyć na naprawdę potężne wsparcie. Jeśli nie opiekował się nim sam Dumbledore, to zawsze miał pod ręką przyjaciół, członków Zakonu Feniksa, Gwardii Dumbledora czy stojącej za nim murem rodziny Wesleyów. Mało? No to przypomnijcie sobie, co się stało, kiedy Harry został bez ludzkiej, takiej namacalnej pomocy na cmentarzu. Priori Incantatem? Coś wam to mówi? No właśnie. Żebyśmy się jednak dobrze zrozumieli, wszystkie zasługi i dokonania, jak choćby wyczarowanie Patronusa na 3. roku, wygranie turnieju trójmagicznego, odparcie penetracji własnego umysłu przez Voldemorta, czy w końcu zablokowanie próby wtargnięcia za pomocą legilimencji przez samego Snape'a, były brane pod uwagę i dlatego to 8. miejsce, które i tak uważam, że jest bardzo wysokie. Miejsce 7. Minerva McGonagall. Tej lokacie towarzyszyło chyba najwięcej rozterek. No bo czy prawa ręka samego Albiusa Dumbledora i wielka mistrzyni transmutacji, która była przecież jedną z najbardziej złożonych sztuk magii, nie zasłużyła sobie czasem na nieco wyższe miejsce w tym rankingu? Cóż, niewykluczone, niewykluczone, ale klasyfikacja nie jest niestety z gumy. Tak czy inaczej, myśląc o Minervie McGonagall, mam w głowie to, że była jednym z nielicznych animagów w serii, że to właśnie ona przyjęła na klatę przynajmniej 4 oszałamiacze, stając w obronie Hagrida w Zakonie Feniksa i była aktywnym członkiem samej organizacji, walcząc pod koniec, oczywiście wraz z Kingsleyem
i z Horacjum Slughornem, z samym Voldemortem. A jeśli jej zasług wam mało, to przypomnijcie sobie, że to właśnie Minerva, używając magii niewerbalnej, związała na magiczne lasso rodzeństwo Karołów i wyczarowała naraz aż 3 patronusy, co... Tak szczerze, być może pamięć mnie zawodzi, ale zdarzyło się chyba tylko raz w książkach Rowling. Miejsce 6. Bellatrix Lestrange. Prawda jest taka, jedni ją kochają, inni jej nienawidzą. Ale jedno jest pewne, obok takiej postaci jak Bellatrix nie sposób przejść obojętnie. Zdeterminowana, momentami szalona i całkowicie oddana Voldemortowi, myślę, że nie będzie zbyt dużym nadużyciem nazwanie jej najbardziej utalentowanym sługą Czarnego Pana. Sama przekonywała, że to właśnie Voldemort uczył ją czarnej magii, co może być prawdą, szczególnie jeśli sobie przypomnimy, z jaką łatwością przychodziło Bellatrix używanie zaklęć niewybaczalnych, zabijanie i torturowanie. To właśnie ona była odpowiedzialna za doprowadzenie do szaleństwa rodziców Neville'a i to ona znęcała się nad Hermioną w dworku Malfoyów. To także z jej ręki śmierć poniósł Zgredek. Wspomniane wcześniej rozterki odnośnie miejsca Minervy McGonagall, pamiętacie? Dotyczyły właśnie tego, czy nie powinna być ona wyżej od Bellatrix. Wygrała jednak ciemna strona mocy właśnie dzięki swojemu okrucieństwu, biegłej znajomości potężnej czarnej magii i braku jakichkolwiek zahamowań. Miejsce 5. Alastor Moody. Ktoś kiedyś powiedział, że Moody to taka jednoosobowa armia i chyba ciężko znaleźć trafniejsze określenie na opisanie Szalonookiego. No bo przypomnijcie sobie, ile to razy mogliście przeczytać, że Alastor Moody to najwybitniejszy auror w historii, jak wielu śmierciożerców osobiście odesłał do Azkabanu, z jak wielką zajadłością i nieustępliwością zwalczał wszelkie przejawy czarnej magii. No właśnie, dostatecznie często. Jeśli wasza wiedza na temat magicznego uniwersum Pottera wykracza poza to, co można znaleźć w księgach dla pierwszoroczniaków, to doskonale wiecie, że Moody był specjalistą nie tylko w obronie przed czarną magią, ale również miał sporo do powiedzenia w dziedzinach eliksirów, zaklęć, uroków i transmutacji. Szalonooki potrafił się posługiwać zaklęciem kameleona, dzięki czemu bez pomocy peleryny niewidki mógł stać się niezauważalny, a jego zaklęcie chroniące dom przy Grimwald Place, nawet po tym, gdy został zabity przez Lorda Voldemorta, działało. A propos tej śmierci. Wiecie, dlaczego Czarny Pan podczas eskortowania Harry'ego do Nory uznał, że prawdziwy Potter będzie podróżował właśnie z Moodym? Bo doskonale zdawał sobie sprawę z jego siły i mocy, nawet jeśli wziął poprawkę na emerytalny wiek Alastora. Skoro więc bano się go nawet wtedy, gdy był dość posunięty w czasie, to wyobraźcie sobie, jak potężny był Szalonooki w swoich najlepszych latach. Zdecydowane miejsce numer 5. Miejsce 4. Severus Snape. Bez dwóch zdań, Snape był jedną z najbardziej tajemniczych i niejednoznacznych postaci w całej serii. Podwójny agent, romantyk o złamanym sercu, pomiatany przez rówieśników i dzieciak i w końcu niezwykle, a to przy naszym rankingu ma największe znaczenie, potężny czarodziej. Pomyliłby się jednak ten, kto uważałby Snape'a jedynie za mistrza w mieszaniu różnych cieczy w cynowych kociołkach. Nic bardziej mylnego. Severus bardzo dobrze znał się również na zaklęciach, urokach i był wielkim mistrzem oklumencji. Niektórzy twierdzą, że potrafił latać bez użycia miotły, inni, że był po prostu niezarejestrowanym animagiem i przemieniał się w nietoperza. Severus Snape był zaufanym Dumbledora, to właśnie dzięki jego eliksirom dyrektor dostał dodatkowe kilkanaście miesięcy życia, i to jego poprosił, by w chwili słabości Draco Malfoya wypowiedział zabójcze zaklęcie. Snape walczył z Minervą McGonagall tuż przed bitwą o Hogwart i mam nieodparte wrażenie, że dałby jej radę, gdyby tylko chciał się pojedynkować na serio. Zwodził za nos samego Czarnego Pana, który przecież chlubił się tym, że jego przecież okłamać nie można. Jak się jednak okazało, Snape dał radę, a pamiętajmy, że już w czasach szkolnych wymyślał własne zaklęcia i usprawniał przepisy eliksirów oraz sposób ich ważenia. Uzdolniony od małego?
potężny w dorosłości. Miejsce trzecie, Gellert Grindelwald. Zanim na scenę wkroczył Voldemort, to właśnie Grindelwald był uważany za najpotężniejszego czarnoksiężnika stulecia. Wychowanek Durmstrangu, gdzie jak w Czarze Ognia zauważył Draco Malfoy, przywołując słowa ojca, mają o wiele zdrowszy stosunek do czarnej magii. Nawet jednak te elastyczne podejście szkoły nie pomogło młodemu Gellertowi, który został z niej wyrzucony za swoje niebezpieczne eksperymenty. Doskonale wiemy, że Grindelwald w latach młodości dzielił swoje pasje i wizje przyszłości z samym Albiusem Dumbledorem, jednak ich drogi ostatecznie się rozeszły, by ponownie się spotkać podczas pamiętnego pojedynku. Dumbledore pokonał swojego byłego przyjaciela i to mimo tego, że ten dysponował jednym z insygniów śmierci, a więc czarną różdżką. Kto więc dysponował większą potęgą? Grindelwald? A może Voldemort? Pierwszy na pewno zasiał swoją grozę na większym terenie i chociaż Dumbledore powiedział podczas jednej z rozmów z Harrym, że Czarny Pan może jedynie pomarzyć o potędze z czasów świetności Grindelwalda, to jednak osiągnięcia Voldemorta na drodze do nieśmiertelności przekonują mnie dużo bardziej. Miejsce drugie. Lord Voldemort. Główny czarny charakter całej serii, czarodziej, który nie bał się posuwać absolutnie do największych okrucieństw, byle tylko spełnić swoje cele. Tom Riddle był w końcu potomkiem samego Salazara Slytherina i już od bardzo wczesnych lat przejawiał zainteresowanie tymi dużo bardziej mrocznymi aspektami magii. Stworzenie siedmiu horcruxów, w których ukrył cząstkę swojej duszy, zapewniało mu przetrwanie nawet wtedy, gdy śmierć poniosło jego ciało. Wiadomo, miłość zawsze zwycięża. Niekwestionowany mistrz zaklęć i uroków, specjalista od zadawania bólu, czarnoksiężnik niezrównany w legilimencji i torturowaniu osób, które nie mogły się wykazać czystością krwi, potrafił także latać bez użycia miotły. Voldemort przejawiał niewiarygodne zdolności przywódcze, gromadząc wokół siebie grupę wiernych popleczników, także takich, którzy nie bali się iść za nim na śmierć. Czarny Pan był bohaterem jednej z moich absolutnie ulubionych scen w całej serii, kiedy to star się z Dumbledorem w gmachu Ministerstwa Magii. To był chyba najlepszy pokaz siły obu czarodziejów w siedmiu książkach i ośmiu filmach z cyklu. Uwaga! Czas na wielkie fanfary! Miejsce pierwsze? Albus Dumbledore! Nie będzie chyba zbyt dużym nadużyciem powiedzenie, że Albus Dumbledore był największym i najpotężniejszym czarodziejem, jaki kiedykolwiek żył. No bo pomyślcie tylko. Dyrektor Hogwartu, człowiek, któremu wielokrotnie proponowano objęcie stanowisko ministra magii, wielki wynalazca, pomysłodawca wielu ustaw, które regulowały życie całej czarodziejskiej społeczności i ktoś, kogo sami wiecie kto, zawsze się obawiał. No nie ma innej opcji. Taki ktoś po prostu musiał trafić na sam szczyt naszej listy. Albus Dumbledore, bazując na książkowej wiedzy, był mistrzem z dziedziny zaklęć, transmutacji i pojedynków. Biegle poruszał się również w dziedzinie legilimencji i nie musiał posługiwać się peleryną niewidką, by stać się niewidzialnym. Był założycielem Zakonu Feniksa i dwukrotnie stawał na jego czele, stawiając czoła śmierciożercom. A propos śmierciożerców, pamiętacie pojawienie się Dumbledora w ministerstwie? Z jaką łatwością sobie z nimi wszystkimi poradził? Mimo wieku mocno emerytalnego, nikt nie mógł się z nim równać. Dobitnie przekonał się o tym także Grindelwald, z którym Dumbledore na długo przed wydarzeniami z książek stoczył pamiętną walkę. Mimo tego, że rywal dysponował mocą czarnej różdżki, to i tak musiał uznać wyższość późniejszego dyrektora Hogwartu. Wybór mógł być tylko jeden. Najpotężniejszym czarodziejem z serii Harry'ego Pottera zostaje Albus Dumbledore. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz ranking. Oczywiście zapraszamy do dyskusji i dzielenia się swoimi typami, a także wrzucania w komentarzach własnych dziesiątek. Waszej uwadze polecamy również szczególnie wszystkie nasze kanały na 300 Kultura, bloga, YouTube'a i Facebooka, gdzie znajdziecie mnóstwo ciekawych rzeczy, także tych związanych ze światem Harry'ego Pottera. Do usłyszenia. Nox.